Sobota, 2 września. Dzisiejsza prasa poranna podaje zarządzenia i odezwę prezydenta. W pierwszym zarządzeniu prezydent mianuje marszałka Śmigłego naczelnym wodzem. W drugim zaś, na podstawie paragrafu 24 Konstytucji, mianuje go swoim zastępcą. Idzie więc dalej wszystko w kierunku łamania Konstytucji, boć przecie należy z tego wyciągnąć wnioski. Jeżeli więc w pewnej chwili prezydent Mościcki umrze lub zrezygnuje, prezydenturę obejmie naczelny wódz marszałek Śmigły. Czy zrezygnuje wówczas z funkcji naczelnego wodza? Powinien natychmiast to zrobić, boć przecie prezydent mianuje i odwołuje naczelnego wodza, czyli w wypadku, gdyby okoliczności wojenne układały się dla naczelnego wodza nieszczęśliwie, musiałby on sam siebie dymisjonować. Inny wariant. Wszystko idzie pomyślnie. Wówczas Śmigły z naczelnego wodza nie rezygnuje, łącząc obie funkcje – prezydenta i naczelnego wodza, co zaś jest sprzeczne z konstytucją. I po co to wszystko? Gdzież jest granica między niezdawaniem sobie sprawy z olbrzymiej odpowiedzialności politycznej tego kroku, a ambicją osobistą? I nie ma nikogo, kto by potrafił się temu przeciwstawić, zawołać, krzyczeć – ludzie, co wy robicie? Prezydent wydał poza tym w dniu wczorajszym następującą odezwę do narodu. Obywatele Rzeczypospolitej, nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec państwa polskiego, co stwierdzam wobec Boga i historii. W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały naród w obronie swej wolności, niepodległości i honoru skupi się dokoła wodza naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich. Cały naród polski, pobłogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa. W ciągu dnia kilkakrotnie wpadałem do Jędrka na Rakowiecką, uzupełniając mu ekwipunek. Podchorąży są wprost zrozpaczeni. Siedzą w koszarach, pełnią warty i patrzą się na naloty i pudłujących rezerwistów. Jędrek się po prostu buntuje. Pocieszam go, że na pewno oni są przewidziani przez plan mobilizacyjny do formowania nowych jednostek przeciwlotniczych. Że dopiero drugi dzień wojny. Że nastrzela się jeszcze, gdy przyjdzie na niego czas. Poza tym podchorąży opowiadają, że wczorajszy nalot na Okęcie poczynił tam olbrzymie spustoszenia. Lotnicy niemieccy pikują. Rzucają bomby z bardzo niewielkich wysokości, przez co mają doskonałe trafienia. Lotnictwo niemieckie po prostu szaleje. Dziś w drugim dniu wojny widać, jak olbrzymi naraz zasięg operacyjny wyznaczony został poszczególnym eskadrom. Komunikat dzisiejszy naczelnego wodza podaje o bombardowaniu w dniu wczorajszym poza Warszawą następujących miejscowości: Augustowa, Nowego Dworu, Ostrowa Mazowieckiego, Tczewa, Pucka, Zambrowa, Radomska, Poznania, Kutna, Tunelu, Krakowa, Grodna, Trzebini, Gdyni, Jasła, Tomaszowa Mazowieckiego i Katowic. Gdy te bezładnie podane miejscowości ugrupuje się według obszarów, to widać wyraźnie działające armie lotnicze. Jedna z Prus Wschodnich z kierunkiem na południe, druga pomorska, wreszcie trzecia śląsko-wrocławska. W ciągu pierwszego dnia strąciliśmy 16 samolotów, straty własne 2. Na lądzie, jak się można domyślać z komunikatu, główne uderzenie idzie na razie od Wrocławia w kierunku na Śląsk i Częstochowę. Czy jest to jednak główny kierunek uderzenia, czy tylko działania dywersyjne? Na pewno jeszcze i w kwaterze naczelnego wodza dobrze nie wiedzą. Przypuszczam, że Śmigły zlicza elementy dopiero, z których wywnioskuje, gdzie pójdzie główne, rozstrzygające uderzenie i na tym kierunku będzie się bronił, przeprowadzając jednocześnie swój przygotowany na pewno manewr. Jestem prawie że pewny, iż pójdzie on z linii Grodno-Suwałki, gdyż o ile wiem, pierwsza Dywizja Legionowa nie ruszyła się ze swego obszaru i tam na pewno dokona się koncentracja znacznych sił polskich. Żeby to jednak możliwie szybko nastąpiło, gdyż inaczej cała inicjatywa operacyjna będzie w ręku niemieckiego dowództwa. Na odcinku mojej służby nic się właściwie sensownego nie klaruje. Mamy już ostateczny skład ekipy propagandowej naczelnego wodza. Umiastowski, ja, Adaś Borkiewicz, major Polakiewicz, major Zaremba, major Święcicki, kapitan Zarzycki, kapitan Różycki. Ma też być przydzielony Stefan Pomarański. Ja w pierwszym rzędzie organizuję ekipę nasłuchu radiowego. Ponieważ wiadomości ze świata na pewno będą przychodziły nieregularnie, najlepiej będzie się oprzeć o własną służbę radiową. Chcę w tym celu zorganizować całą sieć nasłuchów, nasłuchujących wszystkie najważniejsze stacje i notujące dokładnie wszystkie wiadomości. Oczywiście będzie mi chodziło o wiadomości wojskowo-wojenne, o nas i o przeciwniku, by prostować fałszywe dane o nas i wiedzieć, co mówią o Niemcach. Wieczór jak zwykle od dłuższego czasu przy aparacie radiowym. Najważniejsze są oczywiście komunikaty niemieckie.